Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Spośród licznych polskich konstrukcji, jedną z bardzo ciekawych, chociaż praktycznie kompletnie zapomnianych, pozostaje samolot PWS-19, który nigdy nie wszedł na większą skalę do jednostek lotniczych w Polsce i pozostał w stadium prototypu. Generalnie samolot ten miał być nowoczesnym samolotem liniowym. Prace nad jego powstaniem rozpoczęły się w momencie, gdy dla polskich władz lotniczych stało się jasne, że dalsza eksploatacja i budowa samolotów Potes-25 oraz innych odmian tej konstrukcji nie ma najmniejszego sensu. Konieczne więc stało się opracowanie nowej dziewczyny do wszystkiego. Nowy samolot, podobnie jak Potes-25, Powinien być obsługiwany przez co najmniej dwie osoby, a także nadawać się do wykonywania zadań bombowych, jak również rozpoznawczych. W dalszej perspektywie powinien być przydatny także do szkolenia, holowania rękawów celowniczych, wykonywania fotografii lotniczej, itd. itd. Jednym słowem, miał to być samolot, który będzie robił dokładnie to samo, co wcześniej robiono, wykorzystując potezy 25. Jednym słowem, praktycznie do wszystkiego. Zbudowanie następcy POTEZów 25 wiązało się ze sporymi zyskami dla wytwórni, dlatego też do prac nad opracowaniem następcy POTEZA przystąpili zarówno przedstawiciele państwowego monopolisty, czyli PZL, jak również pracownicy podlaskiej wytwórni samolotów, która w tym czasie nie była jeszcze całkowicie upaństwowiona. W tym konkretnym przypadku zadanie zaprojektowania nowego samolotu spadło na barki inżynierów Zbysława Ciołkosza i Antoniego Uszackiego, którzy zaprojektowali samolot PWS-19, który był rozwinięciem nigdy niezrealizowanego projektu PWS-17M2, stworzonego w 1929 roku. Samolot PWS-19 od samego początku miał być budowany w dwóch wersjach: rozpoznawczej A2 i bombowej noszącej oznaczenie PWS-19B2. W przeciwieństwie do używanych wcześniej samolotów polacy postanowili zadbać o wprowadzenie kilku nowatorskich rozwiązań. Dobrym przykładem było zastosowanie wysuwanej płyty pancernej umieszczonej za plecami obserwatora. Warto także wspomnieć o wprowadzonym po raz pierwszy w samolocie produkowanym w Polsce podwójnym usterzeniu kierunku, którego zastosowanie w naturalny sposób poprawiło. Pole ostrzału do tyłu, co w przypadku pracy obserwatora, który miał bronić tylnej półsfery samolotu, było dosyć istotne. Warto także wspomnieć o zastosowaniu mocniejszych niż dotychczas silników Bristol Jupiter 7F lub Hornet HT-2. Decyzja o wprowadzeniu silnika Hornet HT-2 była podyktowana sporymi problemami z silnikami Jupiter. 7F, które w tym czasie były wykorzystywane w prototypowych samolotach PZLP 7, później zostały te samoloty wprowadzone do służby w polskim lotnictwie myśliwskim, natomiast sam silnik był dosyć drogi. Na tym jednak nie koniec, bo płatowiec był dopracowany także pod względem aerodynamicznym, czego nie można było powiedzieć o jego poprzednikach. W tych warunkach osiągi nowego samolotu były znacząco lepsze od po teza 25 W samolocie zastosowano także niespotykane wcześniej rozwiązanie polegające na umieszczeniu ładunku bomb w dwóch rozmieszczonych w kadłubie komorach bombowych Rozwiązanie to zostało wprowadzone dopiero w poprawionej wersji, której budowa rozpoczęła się w wytwórni wiosną 1932 roku, po tym jak prototyp powrócił z testów w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa, gdzie dostarczono dwa egzemplarze. Pierwszy z nich był przewidziany do przeprowadzenia próby statycznej, natomiast drugi do prób w locie. Maszynę z silnikiem Hornet oblatano już wcześniej, we wrześniu 1931 roku. Wówczas za sterami samolotu zasiadł Franciszek Rutkowski, który pełnił rolę pilota fabrycznego PWS. Wydał on pozytywną opinię o samolocie, natomiast próby w IBTL wymusiły opracowanie nowej, poprawionej wersji. Oprócz wspomnianego wcześniej umieszczenia ładunku bomb w dwóch komorach kadłubowych, konieczne okazało się także zwiększenie powierzchni sterów kierunku. Przeprojektowano także usterzenie pionowe. Zmiany dotknęły także osłony silnika, gdzie usunięto owiewki za cylindrami, pozostawiając tylko pierścień Town Enda. Stworzono także dwie wersje owiewek kół. Wówczas dopracowano także podział na dwie wersje, czyli rozpoznawczą i bombową. Ta ostatnia mogła przenosić ładunek bombowy o masie 275 kg. Prace nad nowymi wersjami zakończyły się na początku 1933 roku i w marcu tego roku oba typy zostały skierowane do IBTL, gdzie przeprowadzono kolejne próby. Niestety okazało się, że nie były one zbyt szczęśliwe. 17 marca 1933 roku, podczas jednego z lotów testowych, samolot podczas wprowadzenia go w lot nurkowy, przeszedł do pozycji odwróconej. Pilot utracił kontrolę nad samolotem i był zmuszony do ratowania się skokiem na spadochronie. Siedzący na stanowisku obserwatora pasażer, który miał odgrywać w tym locie, Rolę balastu. Nie miał tyle szczęścia i zginął wraz z maszyną. Niestety do naszych czasów nie zachowała się dokładna dokumentacja powypadkowa, jednakże wszystko wskazuje na to, że przyczyną katastrofy było to, o czym mówił później inżynier Uszacki, który wskazywał, że przyczyną wypadku było zacięcie się linki mechanizmu przestawiania statecznika. Poziomego. Nieco inaczej, kwestię przyczyn katastrofy widział inny, znany inżynier lotniczy związany z wytwórnią PWS Leszek Dulemba. Natomiast najczęściej przywoływane jest właśnie wyjaśnienie pochodzące od Uszackiego. Katastrofa była jednym z powodów, dla których dalsze prace nad tym stosunkowo udanym samolotem zostały wstrzymane. Kolejnym powodem był rozwój samolotu PZL-23 Karaś. Tą ostatnią konstrukcję postrzegano jako samolot nowocześniejszy i stanowiący istotny postęp w dziedzinie rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego. W praktyce sama koncepcja budowy samolotów takich jak Karaś, a więc lekkich bombowców, była Poronioną ideą, jakich nie brakowało w latach dwudziestych i trzydziestych, nie tylko w polskim, ale i w światowym lotnictwie. W ciągu kolejnych tygodni po katastrofie konieczne okazało się wydanie opinii dotyczącej PWS-19. Początkowe ustalenia pochodzące od IBTL wskazywały, że samolot otrzyma pozytywną opinię i będzie zarekomendowany do produkcji seryjnej jako maszyna wojskowa. Ostatecznie jednak. Pod wpływem katastrofy uznano, że samolot nie przedstawia większej wartości, a jego dalszy rozwój mija się z celem. Samolot pozostał więc w fazie prototypu, co było sporym zaskoczeniem, nie tylko biorąc pod uwagę jego wcześniejsze oceny dokonywane przez pracowników IBTL, ale także ze względu na fakt, że był to już praktycznie gotowy projekt. Natomiast jakie względy przemawiały za tym, że projekt ten nie został doprowadzony do końca. Można tutaj wymienić m.in. nacisk ze strony generała Ludomiła Rajskiego, który dążył do scentralizowania produkcji lotniczej na potrzeby wojska i polskiego lotnictwa cywilnego w jednej spółce, która byłaby monopolistą. Rolę monopolisty widziano w państwowych zakładach lotniczych, które w tym czasie prowadziły pracę nad samolotem Karaś. Początkowo w Karasiu zamierzano zastosować sporo rozwiązań, które już wcześniej pojawiły się w PWS-19: np. umieszczenie ładunku niszczycielskiego w kadłubowej komorze bombowej. No, i taka ciekawostka: w przypadku Karasia bomby miały być tam rozmieszczone w pionie, jeśli chodzi o pierwsze projekty Karasia. Natomiast rozwiązanie to nie zostało ostatecznie zrealizowane. Tymczasem, na wypadek, gdyby projekt Karasia okazał się niewypałem, aż do 1935 roku. PWS-19 trzymano w rezerwie. Jednocześnie, producent nie mógł wprowadzać w nim dalszych poprawek i dokonywać modernizacji projektu ze względu na inne zamówienia, jak również brak finansowania dla tej konstrukcji. Oznaczało to, że gdyby karaś okazał się porażką, lotnicy dostaliby do ręki samolot, który na wprowadzenie do produkcji seryjnej czekał 4 długie lata. A więc już w momencie wejścia do służby byłby konstrukcją przestarzałą. Trzeba natomiast przyznać, że maszyna miała ładną opływową sylwetkę i stanowiła ciekawy punkt wyjścia do dalszych prac, których jednak nie zrealizowano. W 1935 roku ostatecznie nakazano zaprzestanie wszelkich dalszych prac nad PWS-19 i jeśli dobrze kojarzę, nakazano również likwidację prototypów. Natomiast nie oznaczało to, że historia PWS-19 dobiegła końca. Powrócił on jeszcze przynajmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy za sprawą Niemców, którzy przez lata publikowali zdjęcia samolotu w różnych katalogach informacyjnych przeznaczonych dla własnych lotników aż do kampanii wrześniowej, samolot był wspominany w różnych opracowaniach, a po klęsce Polski w kampanii wrześniowej został wymieniony wśród maszyn wykorzystywanych przez polskie lotnictwo podczas działań bojowych przez różne niemieckie artykuły i publikacje, co oczywiście nie było prawdą. Niektórzy wspominają, że było to spowodowane słabym wywiadem ze strony Niemców, natomiast równie dobrze mogła to być też celowa dezinformacja. Natomiast była jeszcze jedna sytuacja, która odegrała niejaką rolę w historii PWS-19, chociaż już nie bezpośrednio. W 1934 roku rozpisany został konkurs na opracowanie samolotu przeznaczonego dla eskadr towarzyszących. Ostatecznie z rywalizacji konkursowej zwycięsko wyszedł projekt samolotu RWD-14 Czapla, który został stworzony przez doświadczalne warsztaty lotnicze, czyli tak tzw. panów RWD. Postrzeganie RWD w społeczeństwie i w wojsku było diametralnie różne. Generał Rajski wypominał założycielom DWL aferę benzynową, a także słabą konstrukcję ich samolotów, która nie wytrzymywała dużych przeciążeń. Natomiast społeczeństwo i politycy byli pod wrażeniem zwycięstwa awionetek DWL w szalanżu. Zresztą sam Rajski sugerował już po wojnie: że zwycięstwo RWD-14 w konkursie na nowy samolot towarzyszący, a także wprowadzenie tych maszyn do służby w linii było spowodowane naciskami politycznymi pochodzącymi z Sejmu. Tak czy inaczej, w czasie gdy opracowywano RWD-14, w zakładach PWS inżynier Uszacki wyciągnął z szafy projekt PWS-19, trochę go pomniejszył, dołożył zasuwaną owiewkę kabiny. I zastosował w niej bardzo ciekawe rozwiązanie. Otóż w tylnej części były dwa ruchome okienka otwierane w locie sprężonymi dźwigniami, znajdującymi się w kabinach pilota i obserwatora. Miały spełniać funkcję wiatrochronu, wytwarzającego cień aerodynamiczny podczas obsługi karabinu maszynowego w locie. Przed lądowaniem można je było wykorzystać w roli hamulca aerodynamicznego, zwiększającego opadanie, a zarazem skracającego podejście do lądowania. Projekt ten nie zyskał jednak uznania polskich władz. Wracajmy do PWS-19. Samolot miał 14,5 metra rozpiętości. 9,17 metra długości, 3,16 metra wysokości. Jego powierzchnia nośna wynosiła 29 m2, masa własna 1340 kg, masa użyteczna maksymalnie 845 kg, natomiast maksymalna masa całkowita 2185 kg prędkość maksymalna 234 km na godzinę pułap 7200 m zasięg 700 km ok dzisiaj z mojej strony to już wszystko jeśli chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów to zachęcam do wspierania kanału można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube, a także poprzez oglądanie reklam lub sięganie po inne materiały na kanale. Bardzo serdecznie dziękuję za całe wsparcie z wirtualnej kawy i pozdrawiam widzów wspierających. Sławka, BZDZ, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Hollywood Trousersa, Grabka, Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Filipa Wysoczańskiego, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana i Heny Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem.